Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na zapiekany ryż z mlekiem kokosowym i cukinią. Danie banalnie proste, w miarę szybkie i sprawne do przygotowania, no i przede wszystkim uniwersalne, bo może być daniem głównym, spokojnie można się tym najeść, jak i dodatkiem do dań głównych. Świetnie smakuje na przykład z rybą czy z mięsem na parze. Gorąco polecam, bo proste i szybkie i mam nadzieję, że również i Wam się spodoba. Przepis i składniki jak zawsze znajdziecie na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Mam tu jedną średnią cukinię, myję ją dokładnie i kroję w mniejsze kawałki. Można obrać, ja kroję ze skórą i będę kroić dzisiaj w ćwierć plasterki, coś takiego, ale te kawałki mogą być oczywiście dowolne. Teraz papryka, również w zasadzie dowolna, u mnie pół żółtej. Zatem myję, usuwam pestki i kroję w mniejsze kawałki, na przykład w paski lub dowolne wielkością zbliżone do pokrojonej już cukinii. Warzywa przyprószam solą i pieprzem, starannie mieszam i odstawiam na bok. I do lekko natłuszczonego naczynia żaroodpornego wsypuję pół szklanki ryżu. Ryż suchy, bez namaczania. Dolewam szklankę mleka kokosowego i starannie mieszam z ryżem. Rozprowadzam ryż w tym mleku kokosowym na dnie naczynia. Na tym układam przygotowane wcześniej warzywa. Przykrywam nimi ryż równą warstwą i delikatnie wciskam cukinię i paprykę w ryż i mleko, coś takiego. Przykrywam naczynie, jeśli nie ma pokrywki, to po prostu przykrywam kawałkiem folii aluminiowej. Chodzi o to, żeby ono piekło się, jednocześnie dusiło, parowało pod przykryciem. Wstawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekam tak długo, aż warzywa zmiękną, czyli w zależności od tego, jak lubicie, no i oczywiście od tego, na jakiej wielkości kawałki były pokrojone warzywa. U mnie 30-40 minut zazwyczaj wystarcza, moim dam 30 minut pod przykryciem, a potem odkrywam i dopiekam jeszcze przez jakieś 10 minut. Ryż w tym czasie wchłonie mleko i ładnie się ugotuje. Po tym czasie wygląda tak, gotowe. Wyjmuję i zostawiam do lekkiego przestygnięcia i danie można podawać. Tak jak wspomniałam, taki ryż świetnie smakuje jako danie główne, ale spokojnie może być też dodatkiem do dania głównego, na przykład do ryby czy do pieczonego na ostro kurczaka. Proste i pyszne. Smacznego!